Intuicyjnie mm, wiemy, że jesteśmy zdradzane. Tak? Mhm. Zanim mamy fakty i potwierdzenie tego, że jesteśmy zdradzane. Organizowałam przyjęcie niespodziankę dla swojego męża. Zapytałam jego przyjaciół, czy mają jakieś zdjęcia z pasji mojego męża. Um, więc kolega, jego najlepszy przyjaciel, zaproponowałbym mi, żebym po prostu poszukała w jego komputerze, bo on tam ze wspólnych wyjazdów ze sobą Miał takie męskie wyjazdy, więc na pewno tam miał kupę zdjęć z tych wyjazdów i coś zorganizuje. A potem miał być taki film z pasji męża. No, i to był pierwszy raz, kiedy otworzyłam A ten komputer i odkryłam pasję. O. Tak. Um, i to był moment, w którym ja tak naprawdę od razu wybaczyłam mężowi. Co znalazłaś? Zdjęcia, intymne zdjęcia mojego męża z koleżanką z pracy. W toalecie, w firmie. Która ewidentnie. Ale seks. Tak, tak. Więc Ew... trzeba mieć fantazję, żeby sobie robić takie zdjęcia, a potem je tak, zostawiać na komputerze. Prawda? Ja może on miał chciał, żeby... zaufanie. Ale może on chciał, żebyś ty to zobaczyła. Może. Odświadomie. Ale ja dzisiaj dziękuję za to, i wtedy też byłam wdzięczna, że zobaczyłam te zdjęcia. Ja się dowiedziałam też w podobny sposób. Ja się kłóciłam z partnerem przez jakiś czas, także, mieliśmy taki burzliwy okres. Ja się wyprowadziłam od partnera po tym, jak się dowiedziałam o zdradzie, ale dowiedziałam się w taki sposób, że po prostu przez przypadek zostawił na komputerze zdjęcia otwarte. Na zdjęciu była data. I się okazało, że był na tym wyjeździe z inną dziewczyną. I jeszcze dla mnie to było szokujące tym bardziej, że on był na tym wyjeździe jeszcze ze swoją mamą. I mieliśmy jechać właśnie z tą mamą, i ta mama Jezus, wiedziała o tej Maria. zdradzie. Jakby ja się dowiadywałam, jak to wyglądało, że to nie, nie była jednorazowa zdrada, w sensie jeden ten wyjazd, tylko że to trwało jeszcze w czasie. Ja później zrobiłam swoje prywatne śledztwo, tak jak ty. Mhm. Ja drążę takie tematy, więc. Dowiadywałam się różnych rzeczy. Między innymi um, zapytałam się tej mamy wprost, dlaczego mi nie powiedziała i, i tak dalej. Co Co się uzyskałam? stało z tym komputerem, bo ja to bym roztrzaskała? No, ja roztrzaskałam komputer. A no to witaj w klubie. No właśnie, także moja reakcja była bardzo, bardzo silna. Ja Lepiej ma... komputer niż teściową. <noise> <noise> tak. Bo za to jeszcze się nie, <noise> nie idzie do więzienia. Tak, powiedziałam, że, że, że jestem w szoku, że jest mi bardzo przykro, że że jestem wściekła na całą sytuację i jakby na jakiś czas zerwałam kontakty w ogóle istościową, a od mojego ówczesnego partnera się, się wyprowadziłam.